Ogromna tragedia wydarzyła się dokładnie 41 lat temu w tym miejscu. Dzisiaj w uroczystościach upamiętniających pacyfikację kopalni Wujek brali udział ci, którzy mimo upływu czasu ten dzień dobrze pamiętają. Cała załoga walczyła za wyjątkiem dozoru, bo niektórzy z dozoru też z nami byli. No i akcja się rozpoczęła, to dyrekcję komunistyczną przenieśli do restauracji, która była zwana Watykanem, nie? No i tam dozór, dyrekcja to siedzieli, pili, bawili się, no a my tutaj walczyli, lała się krew. Wtedy było jeszcze zimniej niż dzisiaj. Niektórzy nie kryli wzruszenia, bo to miejsce od razu przywołuje bolesne wspomnienie o śmierci kolegów z gruby. Ja brałem tu udział w tym, to jak mogę wspominać? Nie zginąłem, bo po prostu nie zastrzelili mnie. Tu ten mur rozwalony był. Przeżyłem, jak mogę wspominać? Wspominam, bo proszę, łzy idą w oczach, bo nie poległem. Jak co roku przed pomnikiem 9 z Wujka odczytano nazwiska tych, którzy polegli. Zenona Zająca, Andrzeja Pełkę. Starsi pamiętają ich bardzo dobrze, a młodsi pamięć podtrzymują. Dzisiaj 83 szkół z całego województwa, blisko 1000 biegaczy. W taką pogodę było hucznie. I było tak jak trzeba, także młodzi pamiętają, a to chyba jest najważniejsze. No i najważniejsze jest to, że są z nami rodziny poległych górników, one są co roku, one pamiętają. No jednak tłum ludzi jest tutaj i to jest ważne. Śmierć górników kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku była największą tragedią stanu wojennego.